O wyborze prezydenta Lecha Wałęsy na urząd prezydenta Rzeczpospolitej w grudniu 1990 roku przystąpiono do rozpisania pierwszych w pełni wolnych wyborów parlamentarnych po II wojnie światowej. Wprowadzono ułatwiony system rejestracji komitetów wyborczych, przez co Polacy byli zaskoczeni szeroką ofertą polityczną. Zarejestrowano 29 komitetów wyborczych. Każdy z nich miał możliwość emitowania swoich spotów w telewizji. Przez to, że ordynacja wyborcza nie przewidywała progu wyborczego, do Sejmu weszło aż 25 reprezentantów różnych partii politycznych, z czego aż 10 miało zaledwie jednego posła. To był najbardziej rozdrobniony Sejm w historii Polski. Najciekawszą formacją w Sejmie pierwszej kadencji była Polska Partia Przyjaciół Piwa. Niecodzienna nazwa i rozczarowanie transformacją ustrojową w Polsce sprawiły, że zdobyła ponad 3% poparcia i wprowadziła 16 posłów. Jej liderem był znany polski satyryk Janusz Rewiński. Pierwsze w pełni wolne wybory do Sejmu zgromadziły wokół siebie ogromną liczbę małych komitetów. Były to bardzo barwne wybory, ale doprowadziły do wielkiego chaosu i były jedną z przyczyn powrotu komunistów do władzy w Polsce.